1% polskiego społeczeństwa mieszka w warunkach substandardowych, to znaczy w warunkach przeludnienia albo w nieodpowiednich warunkach, takich, których brakuje podstawowych mediów, dostępu do wody albo wydzielenia łazienki czy kuchni. Dzisiaj pomagają nam w tym remoncie i wspierają rodzinę, której pomagamy, wolontariusze z firmy Procter & Gamble. Jest to trzeci rok naszej współpracy. Organizujemy te akcje w Łodzi i w Warszawie. To już kolejny rok, kiedy pracownicy P&G wspólnie z Habitat for Humanity realizują projekty społeczne na Targówku. Po raz kolejny nasi wolontariusze, jak zwykle z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem, z dużym uśmiechem na ustach pracują po to, by wyremontować mieszkanie kogoś, kto sam nie mógłby sobie z tym zadaniem poradzić. To są takie bardzo specjalne dni w roku, kiedy wolontariusze pracując mają to poczucie, że tak naprawdę robią to, co w firmie robią na co dzień, czyli poprawiają jakość życia. Tym razem naszymi rękami, bo na produkty przyjdzie czas i nasze produkty będą także pomagały osobie, którą wspieramy dzisiaj swoją pracą. Jesteśmy na Targówku w mieszkaniu pana Pawła, któremu wspólnie z Habitat for Humanity oraz z firmą Procter & Gamble pomagamy w remoncie mieszkania. Jest to świetna sprawa, bo można przyłożyć społecznie rękę do rzeczy, która jest tego warta. Jest to świetne uzupełnienie naszego programu raz mieszkań komunalnych, ich remontowania, a również i programów społecznych, które wspólnie udaje nam się realizować od wielu lat w modelowej współpracy. Jesteśmy w mieszkaniu pani Beaty. W tegorocznej edycji projektu remontowego prowadzonego z firmą Procter & Gamble bierze udział około 40 wolontariuszy, pracowników firmy. Praca przebiega w miłej atmosferze. Wspólnie pomagamy pani Beacie wyremontować mieszkanie i cieszymy się, że święto Bożego Narodzenia spędzi już w lepszych warunkach. Jesteśmy na placu budowy, remontujemy mieszkanie pani Beaty z Łodzi razem z firmą Procter & Gamble i Fundacją Habitat for Humanity Poland. Jest to niesamowite doświadczenie. Pierwszy raz biorę udział w takiej akcji, gdzie rzeczywiście czynnie pomagam. Wzięłam dzisiaj wałek malarski i wymalowałam dwie gigantyczne ściany. Na początku było słabo, ale z każdym fragmentem ściany było coraz lepiej. Także ja zachęcam wszystkich bardzo serdecznie, pomagajmy, bo nie ma nic cenniejszego niż poświęcony czas drugiej osobie. Także kochani, warto być wolontariuszem i warto pomagać.